Witam ponownie w Dolinie Lodowego Wichru. Czy wiedzieliście, że gobliny żyją praktycznie bez prywatności? Razem śpią, jedzą, wszystko właściwie razem robią. Dobra, nieważne. Teraz już wiecie. Wracajmy do wschodniej przełęczy, czy jak ona tam się nazywa. W porządku. Mamy przynajmniej parę spraw do załatwienia. Pierwsze. Ponieważ jest noc, więc powinniśmy ponownie spotkać matkę Egenię. Tylko gdzie ona Już jest? się robi. Była gdzieś... O, tutaj. Dobra, porozmawiajmy z nią. Wróciliście, czy znaleźliście bliźnięta, moich drogich podopiecznych, co były tutaj, tuż przy mnie. Wiem, co się stało z twoimi dziećmi, matko Egenio, a przynajmniej to, co się stało, kiedy zamknęłaś oczy. Powiedz, ja muszę wiedzieć, bo spokoju nie zaznam nigdy. Gdy przygotowywali twoje ciało do pochówku, znaleźli ich wieśniacy. Ludzie nie rozumieli, co się wydarzyło. Przypuszczali, że to dzieci cię zabiły. Zaatakowali więc Izaira i Madae, a bliźniaki broniły się. Wieśniacy nie przeżyli. I w pewnym tragicznym sensie taki los spotkał też Izaira i Madae. Straszne są rzeczy, łzy dziecięce, zmarłe echa starej matki. Oto strzały świata wbijają się w głęboko, a rany po nich rzadko nikną. Zbyt długo tutaj wędrowałam, pośród popiołów czasów przeszłych. Teraz chcę spocząć. Jestem zmęczona. Żegnaj, matko Egenio. Spoczywaj w pokoju. Lecz jeszcze pytanie. Jeszcze jedno jest pytanie, wciąż nie zadane. Pytanie? Jakie? Po co tu przyszliście? Czemu patrzycie na twarz śmierci? Tutaj, na krańcu świata. Co masz na myśli? Czy strzały świata was tu przywiodły, by w sercach waszych przemoc i chciwość zawitała? Czy jest coś więcej? Coś więcej was. Ta niesprawiedliwość, która dotknęła północ, musi zostać naprawiona. Złoto niewielkim ukojeniem, a sława obosiecznym ostrzem, chwałę zaś plami i atrament. Co pozostaje, to ty, Mario Van Ghul, i twoje czyny. Gdy świat porzuci was bez reszty, imiona skryje zapomniane, zostań sobą, Mario Van Ghul. Wiedz, że gdyby nie wasza odwaga, północ ginęłaby już dawno, a razem z nią nadzieje ludzi. Swoją ostatnią idę drogą, twa jeszcze pozostaje. Miej siłę w swojej ostatniej walce. Wtedy zwyciężysz. Żegnaj. Dziękuję ci, matko Egenio. Spoczywaj w pokoju. No i dobra. To by było chyba wszystko, jeżeli chodzi o tego ducha. Jestem. Jeszcze musimy oddać pewien klucz. Pewnemu niezbyt miłemu facetowi. No, chodźcie to. Przy okazji można by odpocząć. Tak, wiem, że przed wyruszeniem w drogę należy zabrać drużynę. Tak, wiem. Przy okazji zrobię tutaj mały porządek. Zgoda. Świetnie. Cześć, mamy twój klucz. Nie, to ty jesteś Natania. Odnaleźliśmy Gerbasza i odzyskaliśmy klucz do wieży strażniczej. Rozumiem. Za odnalezienie go i dostarczenie klucza z powrotem. Przynajmniej wiem, że możemy utrzymać wieżę, jeśli Kuldahar zaatakują liczniejsze siły Legionu. Doceniamy twoje podziękowanie, ale napotkaliśmy nieco kłopotów podczas odzyskiwania tego klucza i chcielibyśmy otrzymać zapłatę za nasze wysiłki. Zapomniałem, że Nathaniel mówi, że jesteście najemnikami. Słuchaj. Mogę wam zapłacić, ale dopiero wtedy, gdy ten kapłan Bane'a i wszyscy jego żołnierze będą martwi. Jeżeli nie chcesz z nim walczyć, twoja sprawa, ale nie dostaniesz ode mnie ani grosza. Tak się akurat składa, że właśnie pokonaliśmy Hiferusa i jego oddziały. Przełęcz i Dolina Hartaga powinny być już bezpieczne, więc sięgaj do mieszka.
To nie do wiary. Nathaniel mówił o was prawdę. Kapłan martwy? Nareszcie. Proszę, weźcie to. To kilka przedmiotów, które chowaliśmy na wypadek, gdybyśmy musieli opuścić wieżę. Dzięki wam już ich nie potrzebujemy, a poza tym zasłużyliście sobie. No dobra, dziękujemy ci. Postaramy się je dobrze wykorzystać, ale najpierw chciałbym cię zadać parę pytań. Nie chciałbym ci zadać paru pytań. Bywaj, Jeremzy. A mówiąc bywaj, mam na myśli spadaj. Myślę, że nigdy nie będę już musiał z tobą gadać. A, trochę złota. Marność. Perłowy naszyjnik. Jakiś krótki łuk. Jakiś płaszcz. Zaraz się tym zajmiemy. Płaszcz farmera. Premia ochronna plus 3. Zmniejszenie obrażeń? Nie. Że to się przyda Bardowi? Przyda się. Fajnie. Co tam jeszcze mamy? Jakiś krótki łuk. Oko myśliwego plus 2 obrażeń. Nie. Złom. A jakiś zrób tu porządek sensowny. Dobra. Przydałoby się odpocząć. Trzeba coś zrobić, to nie będzie trudne. Szybki zapis i przede wszystkim chciałbym. Co mam zrobić? Mniejsze przywrócenie na krasnoluda. Nie podoba mi się to wyssanie energii, to nie podoba mi się ani trochę. Twoje rozkazy? W sumie wiecie co. Zrobione. Nie rzucajmy czarów jeszcze teraz. Zrobimy to chwilkę później. Zrobione. Hej ho, hej ho, do kulachar by się szło. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho. Dobra. Chyba załatwiliśmy już większość spraw, jeżeli nie wszystkie, jakie mieliśmy do zrobienia. Czas wybrać się do krainy Yuan-Ti, czy jakim tam. Zrobić im małą niespodziankę. Odwiedziny, czy coś w ten sposób. Zobaczmy, do awansu jeszcze 8000, sporo. A ty? Wcale nie mniej. No cóż. O, esencje duchowe mam parę. Esencje duchowe bardziej się przydają niż mikstury dodatkowego leczenia. Są trochę silniejsze. Co trzeba zrobić? Przy okazji, czy ty masz już nowe czary? A tak. Załadowany i gotowy. Tak. Dobra, no to wchodźmy do środka, zobaczymy co tam nas czeka. Rzeczywiście to jest puszcza. Zrozumiałem. W gotowości? Tak, na pewno w gotowości. Czekam na rozkaz. Czy rzuciłeś żelazną skórę? Nie. Zróbmy parę czarów. Takich i owakich. Gdyż, ponieważ się nam przydadzą. Ojejku, rozpadało się. Cóż za niewdzięczna pogoda. Załatwię to. Ojejku, tu coś jest, jakieś ruiny czy coś. Co to? Ta figurka kobiety o sześciu rękach ma ogon i węże i złowrogie spojrzenie. Zapewne jakiś mieszaniec Yuan-Ti. O, coś tu jest. No,
pierdale! Może niech łotrzyk to weźmie. Co to jest? Stela obrzędowa. No cóż. Jestem, załatwię to. O, zobaczcie, kolejny jakiś taki sam. Podobny ołtarz, tylko tutaj jest dodatkowo głowa węża. Aha, zabiorę cię. Au, okej. Głowa węża nie lubi być obrabiana ze swoich kosztowności. W dodatku przywołała parę Yuan-ti do pomocy. Wiecie co, wycofajmy się trochę. Słucham? Zamieniam się w słuch. Sam jesteś? Nie, oczywiście, że nie jest sam. Modlitwa powinna pomóc. Zabierajmy się do roboty. Łotrzyk może wrócić do swojego standardowego dźgania w plecy. Pięknie. Po prostu inaczej nie mogę opisać tego, co wyprawia nasz łotrzyk, wbijając ludziom sztylet w plecy. Może niekoniecznie ludziom, ale również wojownik? Skąd ty się tu wziąłeś, człowieku? Co tu robisz? Czego? Pomóżcie łotrzykowi zgubić ogon. Rozumiecie? Zgubić ogon. Ha 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 ha. Uuu, 25 obrażeń. Cios w plecy. Kolejne piękne. Gotów. Już się robi. Pięknie to łotrzyk po prostu załatwia. Ciosami w plecy. No a tu. Hej, stójcie! Kim jesteście? Jestem Darot. Przychodzimy z Kundahar. Nigdy nie słyszałem o takim miejscu. Na pewno jesteście cudzoziemcami. Co was tu sprowadza? Przybyliśmy tu, aby odnaleźć i pokonać strażnika. Przyjście, a także powstrzymać Yuan-ti przed atakiem na znajdujące się daleko od was na północy wieść. Przyjaciele, przed wami trudne zadanie do wykonania. Jesteśmy wojownikami z Mezro. Nienawidzimy Yuan-ti i wszystkiego, co sobą reprezentują. Jeśli przybywacie tu, aby ich zniszczyć, życzymy wam powodzenia. A co możemy powiedzieć o okolicy? Znajdujecie się w dżunglach Chultu? Chultu? Jakoś Chultu, chyba tak to mówi Zelor. Oprócz hordy węży możecie natknąć się na bożki Yuan-ti i ich świątynie, wężowe leże. Powiedz mi o wężach. W dżungli mieszkają dwa rodzaje węży, zwykłej i Yuan-ti. Obydwa rodzaje są niebezpieczne, ale najbardziej należy obawiać się Yuan-ti. Wszystkie ich myśli poświęcone są wojnie i Setowi ich bóstwu. Powiedz mi o bożkach. Jeśli w dżungli zobaczycie jakieś bożki lub stele, nie dotykajcie ich. Teraz mi to mówisz. Stworzyły ich je Yuan-ti i ciągle są na nich ślady ich straszliwych obrzędów. Na niektórych znajdują się dziwne znaczenia. Obawiam się, że Yuan-ti wykorzystują je do religijnych rytuałów, przeprowadzanych na dachu ich świątyni. No powiedz mi o świątyni. Świątynia znajduje się na zachodzie, za kamiennym kręgiem. Być może to, czego szukacie, kryje się w środku, ale możecie tam również spotkać śmierć. Najlepszym wyjściem będzie podstęp. Z pewnością to najlepszy sposób na Yuan-ti. Podstęp? Bywaj. Ciekawe, o jakim podstępie on mówił. Póki co zbierzmy te stelle jeszcze. Pierwsza zasada gier RPG. Jeżeli coś nie jest przymocowane do ziemi, przybite, to bierzemy to ze sobą. Czystej krwi czarownik. Kimże u diabła ty jesteś? Nie mam sobie równi. Wiem, kim jesteś. Truposzem. Dokładnie. No, da proste. A zbroja maga ci nie pomoże. To nie będzie trudne. Wow, ile otrzymał? 81 obrażeń. Ojejku. To jest. Nie, to jest już małe przegięcie. O. Ktoś nas bije.
kolejny czarownik. Chyba zdążył jednak wrócić tą swoją pasową strzałem elfa czy coś. Nie miał nic przy sobie interesującego. Tędy chyba się idzie do tej świątyni. O, jakaś garstka nowicjuszy. Zaraz się nim zajmiemy. Czyżby ktoś nas zauważył? A, tutaj Iwonti. A, błogosławieństwo rzuca. Co mogę dla ciebie zrobić? Czekaj, czy uda mi się mu przerwać. Fireball! In a face! To był bardzo ładna. To była bardzo ładna kula. Weź co, rzuć psalm sobie. Nie będziemy więcej tam czerpać, marnować taką marną grupkę. Może jakieś meteoryty Melfa? Mam na myśli meteoryty Melfa. Gdzie one są? Tutaj. Trzeba coś zrobić. Zamieniam się w słuch. Co trzeba zrobić? Rozumiem. Mogą one pozbyć się tych kapłanów. Tak samo jak niewidzialny łoczy, który za ich plecami. Dobra. Chodziłeś w salon, to teraz dawałeś się z nim. A ty? Aha. Wow. Wiecie co? Nie podoba mi się ten drugi kapłan. Nie podoba mi się on ani trochę. Tego mówię mu. Słowo mocy. Świetnie. Haha. Na nic tak już lepiej. Teraz jest już znacznie bardziej potulny. Czekam na rozkazy. Gotów w każdej chwili. Wyjdź się z nimi bij. Czemu by nie? Moje wyczul. Oczywiście. I śmierć. Kapłan został uciszony. Jedyne co potrafi zrobić, to gapić się na nas. Zgoda. Dostaje bęcki. Trudnego łotrzyka. Odwracaj się do niego. Przychodź do niego plecami. Bycie do plecami do krasnoluda wcale nie jest aż tak lepszym pomysłem. Dobra, co my tu mamy? I nic. A, oj, kolejne coś takiego. Ten kawałek skały jest bla 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 bla. Nic ciekawego. Co to to? Mieliśmy wziąć. O! Co to za... A, ci nowicjusze, których tu spotkaliśmy wcześniej. Zobaczmy, co tu się dzieje. Proszę, słuchajcie, uczniowie. Nie możemy spędzić tu całego dnia. Proszę was, pozwólcie temu młodemu kapłanowi powrócić do jego obowiązków. Uczcie się wyzwań. Będziecie mogli wejść do świątyni, a ja nie będę musiał skręcić wam karków. Przepraszam, serce sekaca. Mam kłopoty z pamięcią. Zapomniałem czyjś nauk. Nie wyszło, no, większość, ale z pewnością inni też mają kłopot. Mów za siebie, idioto. My rozumiemy to zupełnie dobrze. Cisza, dzieci. Spróbujmy od początku. Co przychodzi o zmierzchu? Narastająca ciemność. Doskonale. Co przyćmiewa po światę Selun w bezmorną noc? Nocne chmury? Zaćmiegający księżyc naszej wiary, tak jak wosk zatykający twoje uszy, głupcze. Kto podtrzymuje moc starożytnego Ladusseta? Jego wielbrzyni zwolennicy? O, wierni, wiedziałem. Of, gdzie Set obejmuje niewiernych? W łonie, to znaczy... kolebce czegoś. Co z tobą? Masz jakiś problem z głową, ściano zamiast mózgu, a może cierpisz na jakąś chorobę? W kolebce węży? Mrok? Mrok! Tak, w kolebce nocy. Łusek! Łusek, ty wodogłowy imbecylu. Jak w ogóle cię przyje... Cisza, dzieci. Coś czai się w pobliżu, wyczuwam niewiernych. To broni i chroni świątynię, oddani uczniowie. Ach.
Potrzebujesz mnie? Do uchronić. Ciekawe, jak się uda im chronienie świątyni z okienistą kulą na twarzy. Tak myślałem. Nie najlepiej. Jakie się zgoda? Nie mam sobie równi już. Wygląda na to, że stoi sam. No cóż. Tak bywa. Słucham. Tutaj twoją jedyną eskortą jest banda. O, mista tarcza. Banda nowicjuszów. Mista tarcza niebieska, chyba nie mamy takiego czaru. Albo i mamy. Zobaczmy. To jakieś płaszcze. O, szata nowicjusze. Ci nowicjusze zostawili jakieś szaty. Aha. Więc na tym polega podstęp. Moglibyśmy przebrać się za nowicjuszy i wejść do tej świątyni praktycznie niezauważeni. Ale to by oznaczało, że musielibyśmy nie zabijać kapłanów, nie zabijać innych nowicjuszów i generalnie nie zabijać. Co jest generalnie... nudnym pomysłem. Okej, tutaj są jakieś miejsca, w które te pozbierane nasze słupy pasują, czy jak one się to nazywają. O, pasują jak ulał. Tylko, że my chyba już nie mamy więcej, mam jeszcze jedną. Powinno być... O, tutaj jeszcze jedno miejsce na nią. Sęk w tym, że jedna z nich jest jeszcze zniszczona. Te słowo wygląda, jakby brakowało mu jakiejś części. Ale nie mamy nic, co by mogło na tym pasować. Dobra, widać, że te słupy do czegoś służą. Na pewno coś robią. Co one takiego robią? Dowiemy się w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.